Siema, siema, Hajos. Dzisiaj sprzedajemy KTM-a, przyjechał właśnie klient tego KTM-a Daniela 525. Jak się zgodzi, żeby nagrywać, no to powstanie z tego filmik. Już dojeżdżam. Czy sprzedamy, czy nie sprzedamy, będziemy upalać dzisiaj w dwie bety z Danielem. No i szykuje się niespodzianka. Sława skupił gadżet dosyć spory. Może nakręcimy filmik z tego. O, już przyczepką są to, czyli kupił. Dobra, wystawiamy KTM-a. Klienci z przyczepką już są. O, nagrywać nie mogę. Niestety. Słynny KTM. Dostanie drugie życie. Tada! No. Brudny taki? No zakurzony, no a co chciałeś? Jak tu przecież kurzy się. Od błota? Aha, bo ten gościu jeździł. No dobra, to tu nóżka jest kupiona gdzieś tam. Trzeba ją wyregulować. Słabo otwiera. Bez sania? Bez, nie? Dobra. To jest duży pianek. Okay. Tu ma taką lineczkę. Chyba uchyla zawody. Odpalił Daniel. Spadaj. Będziemy upalać dzisiaj? Się okaże. Dobra. Daniel, światła ci się palą. Świecą. Palą. Pali to ci się papieros, kurwa. Ja nie palę. Głupi jesteś, czy co? Przecież nowy rok jest, ja oduczam się. Aha, postanowienie. Leci na tym, kurwa. To mogłeś tam jechać na pole. Na tej czołgostradzie to kurwa mało kto ma start w ogóle, kurwa. Żeby... żadne pieniądze. No mam, ale to zanim się ubiorę. No tam długo się ubiera. To pan pojedzie. No. Ja tam nie byłem nawet. Nie, bo on dopiero ja dzisiaj pierwszy raz. Nie wiem, gdzie on tam kurwa porobił. Raz byłem nawet 2 lata temu. A pan chce się przejechać jeszcze? Nie. Nawet się pan ubrał? Nie. To nie, my będziemy ma jeździć, mamy dwa. Aha. No. Palimy dwa, jedziemy. No dobra. No ale ja nagrywam wszystko, to no ja. No spoko, to nagrywam. Tak? Gleba roku będzie. No dobra, no to idę się... Ja bym mistrzem glebach, panie, także kurwa. To idę się... Będę to nagrywać. Dobra. A omówiłeś, co tu wymienione było? Kurwa, wszystko? Wiemy, kurwa, bo wszystko było, nie? Niby. No. Nie, to ja ci gwarantuję. Bo ja tam kurwa pana skomentuję wtedy, nie? No. Kłamcy, słuchaj. Kurwa. Kłamcy, nie, słuchaj. Ja go kupiłem, nie, ja go kupiłem jako 400, nie? Daniel go ode mnie kupił, nie? I pojeździł trochę, bo wiesz, od takiego gościa fajnego, co nic przy nim nie robił, kupiłem, nie? Rozumiem, nic nie robił przy nim. I mi go wcisnął, nie? Ja go kupiłem. I Daniel pojeździł tam 3 miesiące i mu, no silnik go się rozwalił, nie? No to 525 znalazł silnik,
Nie? No. Wsadzili mu po remoncie 525, pospawali, lagi zrobili, chłodnicę, wentylator. Chłodnica to była zrobiona, wentylator jest nowy. Tu było też pęknięte, to też jest zrobione. No i tylko kwestia jest tego, świece, by trzeba było nową dać. Kurwa, nie wziąłem tej świecy. To byś musiał sobie założyć, bo mechanicy nie dają. To ten silnik potem po tym remoncie, to był jeszcze dwa razy rozbierany, bo było wymieniane to, to łożysko, bo łożysko. Cały czas z tym odpalaniem, z tym tamtym, nie? I ewentualnie jak będziesz, doskwierało ci to odpalanie, no to co? Rozrusznik, nie? Trzeba po prostu wymienić. Ale mówię, tę szczotkę trzymać w rozruszniku, bo jest założony oryginalnie od KTM-a. Jak go naładujesz, to go zapalisz tam parę razy. No. I regulacja gaśnikiem i ewentualnie dysze, bo dysze są od 400, a nie od 525. I może dlatego. No, to jedno rzecz, to zapalanie, no to widać i te regulacja tego gaśnika, no to... Specjalnego białego oleju. Dobra, idę się przebić. Nie masz ochroniaczy? Fajne gogle masz. Zajebiste, nie? No, za ile? Ja i właściwie nie wiem. Właśnie nie wiem, jakieś nieznane masz te gogle. A czemu nie mam tamtych? No, nie mam. No dobra, chciałem ci pokazać palec, ale ja tak się no, te. To jest najsłynniejszy KTM na YouTubach. Tak? No. Trzeba najpierw pooglądać, ty siadaj i oglądaj. Siadaj i oglądaj. Nie, nic, po prostu Daniel. Kurwa, mówię ci, że on stoi. Nie umie nim jeździć. To chyba mało kto nie umie jeździć. Ale na początku ci się spodobał 525, nie? Że jakby mi się silnik mi się nie rozjebał, znaczy kurwa jakby mi się w tej 400 nie rozjebał silnik to ja bym nie rozjebał. Kurwa trzeba było dosyć przy 400 chyba, co? No tak. Ale akurat znalazłem tego gościa, on tutaj chłopakom części sprowadzał i mówi, że do 400 akurat czegoś tam nie miał. Ale mówił mam wszystko do 525. Namówiłeś mnie. I to było rok temu. No. Luty jakoś. No już minęło, no. No chyba więcej. Jak go przywiozłeś tu tym... Koniowozem? Koniowozem? Rok. Po filmach można sprawdzić. To co? Lecimy? Na test? Kurwa. A ja tego malucha mam wziąć? A ty tego malucha za karę. 125 betę. Wszystko działa. Kurwa, tylko marfaj. A łańcuch czemu jest suchy? Łańcuch? No. No bo umyłem go. Ale kurwa, to wszystko jest suche. No to trzeba nasmarować, no.
Daniel, Polska! Jedziesz! Co? Jebnie na koło czy nie? Jebnie. Czerwony! Ten tu, czerwony! Jak wrażenia? Co? Jak wrażenia z jazdy? 125? Trochę mu brakuje mocy. No, ale na koło go dałeś. Ale to zerwałem go, nie? No, no. Się zastanawiałem, czy na stanie czasem nie jadę. Tym? No, że tak już... Ja wyłączyłem stanie. Nie, wiem. Co chujowo? No, wali zrobię ogniem. Ogniem daje ostro i kurwa kopci według mnie. No kopci. Teraz jak się robi. No bo dawka jest paliwa zła. No to zakopci jak ma za ten, nie? Za ubogą? Za bogatą chyba. Za bogatą. Weź spróbuj z rozrusznika. No, to w ogóle nie ma problemu. Aha. Nie. Na małym gazie? No daj mu, ale tak wiesz, pici kłak. Co? No. Gazu. Teraz.
Teraz? A tak, to tam daj spokój, to on ci kurwa wyrwie z kierownicy. Nie, no ja mam na tym. No, z gazem trzeba było. Z gazem trzeba było. Czekaj, na kole będzie kolega jechał. Niech już tutaj wjedzie, bo tam sąsiad pewnie będzie już ten się. A jest tam ktoś dzisiaj? No, on tam mieszka. A. Wiesz co, sobie tu jeszcze pojeździ, bo tam to sąsiad będzie, wiesz, dopieszczował. Ja wjadę też. Jakby z rozrusznika brał od strzała, to raczej bym go wziął, a tak to jest takie kurwa nie wiadomo, wiesz, o co mi chodzi, nie? No bo to no, na moje to nie jest złe, jakby wziął palą z rozrusznika od strzała, to już będzie wszystko zrobione, bo i rozrusznik i regulacja no gaźnika. Ale no, to są te dwie rzeczy, no, które zostały. No, które nie wiem, czy to jest, wie pan, na pewno to, czy to kurwa go coś innego nie boli, nie? Żeby tak chwilę nie było, ja nie, że ja mam do pana jakieś pretensje, no, nie w tym sensie, tylko wie pan. A co może być? Nie wiem, czy jest coś źle wiele ustawione. Rzeczy. Może być z tym gaźnikiem, mogą być zawory. My obstawiamy ten. A co jeszcze? Zawory nie, bo były regulowane. Były regulowane? Tak. Były dwa razy regulowane. Ja bym obstawiał świece i dysze. Świece i dysze. Mogą być te dysze, pan mówi, że to jest... Bo to są o 400, nie? Tak, może być też to. I teraz wiesz, jak to paliwo nie idzie tak jak potrzeba, tymi dyszami, to dlatego potem jest, wiesz... Ja rozumiem, że wiesz, że kopka ciężko chodzi, nie? Ale to... No tu kompresja jest... No, nie, no. To jest problem, bo kopka... zawory były dupy, no to były kompresy, tak? Albo były... I dlatego, że widzisz, on jest nagrzany, jak był zimny, lepiej palił, nie? A jak jest rozgrzany, to też ta świeca, nie? Trzeba ją wymienić po prostu. A ty kupiłeś i nie wymieniłeś. No kupiłem, nie. No, bo jest zła ciepłota świecy, nie? Albo jest stara, nie? Bo świeca pewno też jest o 400, nie? Świeca jest... Świeca nie wiem, jest... No tak, no. To co było? Tam nie ma na tym, jaka pojemność. Ale są ciepłoty, nie? Rozumiesz? Takie strzały, kurwa, co nie staje. Chuja. A kabli nie macie u siebie w razie, kurwa. Do kable? Ja mam kable. Masz? To no. Dawaj go. Tam na kable, to będzie... I z rozrusznika. Jaro, masz klucze, żebyś fotel zdjąć? Mam. To daj. Thank you.
będzie długi film. Jak mam pomysł na następny? Daj kurwa te narzędzia. Masz pomysł na następny? No. A ty nie wiesz, jaki Sławek ma pomysł na film. Wiesz, co się w szoku dasz. Jak chłopaki nie kupią motoru, to będzie jeszcze sławniejsze. O, dobra. A masz... Chłoparka zaraz przyjedzie, no? Za tydzień, może dwa. Aha. Co? Zakopać go? Nie wiem, coś z nim zrobimy. Tu. Na potrzeby filmu. Nie no, tak to nie robię. Na takie potrzeby filmu. Możecie za darmo go oddać, nie? Przecież BMW a, będzie zakupane, nie? Albo zastypolisz tą flaszkę, o. Żeby nie było za darmo. To Daniel realizuje pomysł? A jo. Czyli nie sprzedany? Nie. Będziesz się zastanawiać, czy... Nie. Podziękować. Chyba, że w drodze powrotnej się zdecydujemy, to się cofniemy, ale... Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu jak on się zagrzeje, to albo ta świeca, świecę trzeba wymienić. Tak ktoś mi podpowiadał. Bo jak jest zimny, to ja tutaj jak przychodzę, to go palę na ten i nie ma problemu. Co, my nie będziemy panu więcej czasu zabierać? Dobra, nara, trzymajcie się. Na razie. Dziękujemy. Nawzajem. Dziękujemy. Jak będziecie mieli pomysł, co można zrobić, to dzwońcie. Można robić dużo rzeczy, nie? Tylko trafił pion. Tylko czy to będzie to?